Witam bardzo serdecznie w Nowochódzkim Centrum Kultury podczas otwarcia drugiego Nowochódzkiego Festiwalu Sztuki, którego jednym z elementów jest wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego. Jest to bardzo bogata kolekcja, jak na takie warunki objazdowe. Miało być tylko 30, skończyliśmy na 98. Myślę, że przy następnej okazji będzie jeszcze większa ilość. Sanok po prostu stanie się w Krakowie. Słowami mistrza przestrzegam. Liczy się tylko to, co widzę, a nie to, co wiem. Przekaz semantyczny zawsze w moim odczuciu składa się z komunałów. W przeciwnym wypadku jest po prostu nieczytelny. Przekaz wizualny przemawia w sposób bezpośredni. A więc chodzi o to, żebyśmy nie szukali symboli, żebyśmy nie gadali niepotrzebnie przy obrazach, nie zastanawiali się. Bohater tego dzisiejszego wieczoru na pewno jest z nami i nie będzie nas straszyć. Historia psich sportów, można powiedzieć, że sięga XIX wieku. Wtedy powstało Schutzhund. Była to próba dla owczarków niemieckich. Składała się z śladów tropienia, posłuszeństwa i obrony. Na tej bazie mamy do dzisiaj sport taki jak IPO. A oprócz tego mamy wiele innych dyscyplin psiego sportu. Moim hobby jest posłuszeństwo sportowe, natomiast ja z moimi psami ćwiczę IPO. Teraz mam młodego psa, z którym raczej spróbuję obedience, właśnie to jest tylko posłuszeństwo sportowe. Natomiast mój starszy pies jest psem IPO, ćwiczy ślady, czyli tropienie sportowe, posłuszeństwo oraz obronę. Obrona sportowa, jak sama nazwa mówi, jest sportowa. Pies wyżywa się na treningu, natomiast nie wychodzi na ulicę i nie gryzie, kogo dopadnie. I właśnie ta obrona pozwala nam panować nad psem w bardzo wysokich pobudzeniach. Przy IPO, gdzie mamy ślady, posłuszeństwo, obronę, tam się liczy dokładność i oczywiście szybkość wykonania danego ćwiczenia oraz to, w jakich emocjach pies pracuje. I nad tym pracujemy na treningach, że oprócz techniki wykonywania danego ćwiczenia pracujemy także nad emocjami psa, nad relacją wspólną. Niewygodnie mu jest, wiesz, mówię, że... Przygotowanie psa do pierwszych zawodów, na przykład w obedience, trwa około półtora roku, dwa lata i trzeba ten czas poświęcić na treningi, generalnie codziennie. Aby wystartować w IPO, no jest to okres około 3 lat. Aby dobrze poprowadzić psa, być dobrym przewodnikiem psa sportowego, dobrze jest uczestniczyć w seminariach z dobrymi zawodnikami, przewodnikami, znaleźć sobie dobrego trenera sportowego, który nam powie, jak się zachować na zawodach, właśnie, który jest zawodnikiem, który zna szkolenie psów w praktyce, a nie tylko w teorii. Aby przygotować sobie dobrego
sportowca należy zacząć trenować od szczeniaka na zasadzie zabawy, motywować psa jedzeniem i generalnie uczyć psa, jak się uczyć. Dużym problemem dla sportowców jest brak terenu, brak placów, na których możemy potrenować. Treningi, które muszą być przeprowadzone na placu, odbywamy na terenie KOMKOM Zonów w Nowej Hucie.